И Państwu, и нашим панелистам за te dwie godziny ciekawej dyskusji. Dyskusji, w której jak zwykle nie wyczerpaliśmy wszystkich wątków, wszystkich zagadnień, wszystkich problemów. Podejrzewam, że takich pytań mogliśmy jeszcze mnożyć i pokazywać i te dobre przykłady w Polsce, one się znajdują w dokumencie przygotowanym przez dr Petelczyk, ale także o tych wielu złych przykładach, czy o tym, że za mało dobrych przykładów jest jednak w Polsce. Temat komercjalizacji usług publicznych, wprowadzenia myślenia rynkowego do instytucji publicznych i jak to wpływa na ich społeczną odpowiedzialność, to jest także wielki temat. Dlatego wydaje mi się, że nasze dzisiejsze spotkanie możemy potraktować jako pewien wstęp do szerszej dyskusji. Wydaje mi się, że to był dobry wstęp, bo on pokazał wiele spojrzeń krytycznych. Wydaje mi się, że często jest tak, że tego typu dyskusje toczą się w odrębnych gronach, gdzie brakuje spojrzeń z wielu perspektyw. Wydaje mi się, że tutaj udało nam się pokazać kilka perspektyw, wskazując dobre strony, ale także tą krytyczną narrację. Wydaje mi się, że w ten sposób także nadążamy za pewną debatą, która toczy się w innych krajach. Do tej pory w czasie polskiej transformacji było tak, że wiele rzeczy docierało do nas z opóźnieniem, że my się wieloma z rzeczami w Polsce zachwycaliśmy, podczas gdy w Europie Zachodniej te rzeczy już były dawno poddawane krytyce. Wydaje mi się, że wielką zasługą tej dyskusji dzięki Narodowemu Bankowi Polskiemu jako gospodarzowi jest to, że ta nasza dyskusja o tej społecznej odpowiedzialności biznesu, instytucji publicznych w Polsce jest aktualna i że mieścimy się w tym europejskim czy globalnym dyskursie o tych tematach. I na zakończenie chciałbym po pierwsze bardzo serdecznie podziękować naszym gospodarzom, czyli władzom Narodowego Banku Polskiego, panu dyrektorowi, także nieobecnemu panu dyrektorowi Marcinowi Kaszubie, pani Karolinie Zioło, która była współinicjatorką tego spotkania. Także pani Małgorzacie Siedlak, bez której determinacji w kwestiach organizacyjnych zapewne byśmy się nie mogli tutaj spotkać. Jednocześnie chciałem podziękować wszystkim pracowniczkom i pracownikom Narodowego Banku Polskiego, którzy pracowali przy organizacji tej konferencji, ponieważ bez ich pracy nie moglibyśmy odbyć naszego spotkania w tak komfortowych warunkach. Jeszcze raz dziękuję naszym gościom, dziękuję Państwu i serdecznie zapraszam na kontynuowanie naszej rozmowy w kuluarach. Nasi gospodarze zadbali o to, abyśmy mogli spędzić następne pół godziny w miłej atmosferze, także z pewnym elementem kulinarnym. Także zachęcam Państwa jeszcze do pozostania w budynku Narodowego Banku Polskiego i serdecznie zapraszam na kolejne tego typu dyskusje. Dziękuję bardzo.